Dzień dobry, zobaczcie, 11 stopni, zima idzie, dlatego my wsiedliśmy do swojej srebrnej strzały, do swojej Toyoty. Zadowolony, bo będzie jadł. Będę jadł, jest godzina obiadowa, czekaj aż przyciszę, 13.42, sezon grzybowy, dlatego jedziemy do pana Obajtka. Przyszedł ten przelew? Przyszedł. A, przyszedł, to możemy pojechać. Dodam tylko, że materiał nagrywamy chwilę przed wyborami. Czy to jest przypadek? Nie! Tylko Mencen! Jedziemy na stację Orlen sprawdzić, uwaga, sezonowe dania fast foodowe. Wprowadzili dwie nowe zapiekanki. Jedna chyba góralska, tak się fachowo nazywa, a druga będzie tam zapiekanka z grzybami leśnymi. Kurki, podgrzybeczki, borowiczki. Poprosimy sympatyczną panią na Orlenie, żeby nam dała mało tego keczupiku, żeby tylko zaznaczyła, bo chodzi o smak zapiekanki, a nie o keczup. Gdzie ją zjemy i przedstawimy, pojedziemy na słynną już u mnie na dzielnicy plażę romantyczną. Podobno jest po remoncie, nie byliśmy tam. Kiedyś tam byliśmy, hen dawno temu, jak testowaliśmy coś, ale wtedy to było przed remontem, a teraz podobno jest super, więc pojedziemy tam. Dwururka to był, ty pamiętam. Tak. Ale na Circle K dawali hot doga, który miał dwie rurki. Dwururka. Dwie kołbaski. Znałeś kogoś, kto był dwururką? Nie. Dość gadania, czas coś zjeść. Jedziemy, zamawiamy i konsumujemy. No i zobacz, łączy nas piłka. Widzisz, już jest autobus. Double Tree by Hilton. No, dzisiaj rozpoczęli zgrupowanie, więc... No, także jesteśmy w tych okolicach. Tak naprawdę to chłopaki jak zgłodnieją, to mogą wskoczyć sobie na ten Orlen. Zapiekankę sezonową, jesienną. Cyknąć zdjęcie, panie premierze, halo. Halo, halo. Może wrócimy do pewnego tematu? Ile tam miało być? 30, 50? Nie, 50. Przypomnijmy tym, jak już, wiesz, będzie po wyborach. Nieważne, kto wygra. Przypomnijmy, że byliśmy tutaj. Tak. A Mencen mówi, że on tylko piwo promował. Piwo to nie alkohol. No jak nie alkohol? A jak wypijesz 5 piw, to tak jakbyś pół litra wypił. Alkohol szkodzi. Znam ludzi, którzy mają problemy, wiesz, alkoholowe przez... Przez piwo. Przez piwo. Pozdrawiam, tak. Janusz. Dobra. Nie, no wszystkie są. Akurat jak na złość. Byłem tu dwa dni temu i nie było w ogóle... Zobacz, od razu jakie kolejki. No. Dobra, jest to duże logo, więc sobie tam staniemy gdzieś. A, bo akurat przywieźli. A nie, to szambuwa. A, już myślałem, że akurat... Przepraszam. O, jest miejsce, czeka na nas. Staniemy sobie za BM-ką ładną. I pokaż, zobacz, widzisz? Natura jest bliżej niż myślisz. To ktoś tutaj zerwał kawałek. Zapiekanka z grzybami leśnymi, a druga góralska. Czy zrobisz mi zdjęcie przy tym plakacie? No musimy zrobić zdjęcie właśnie przy plakacie. Ale jest trochę popsuty, no. No dobra, no, zrobimy, ładnie wykadrujemy po prostu. No dobra, dość już tego. My tu nie przyjechaliśmy tankować. Tankują tylko lamusy. My przeszliśmy jeść. Zaczynamy konsumpcję, zaczynamy od zapiekanki góralskiej, która ma być z oscypkiem, ma być z boczkiem i ma być przełamanie smaku, ma być słodycz w postaci żurawiny. Zapytaliśmy pana, której się więcej sprzedaje i o dziwo więcej schodzi tej z leśnymi grzybami, ale my zaczynamy od góralskiej. Jemy, zwróćcie uwagę, że mało keczupu, bo tak poprosiliśmy, żeby oddać całą sedno smaku. Mhm. Trafiłem na żurawinę. Tutaj zwróćcie uwagę. Jest ten farsz taki zwykły, tradycyjny, pieczarkowy, czyli ser i pieczarki są w standardzie. I do tego dołożony jest boczek, do tego dołożony jest oscypek i żurawina. Powiem wam tylko tyle. Połączenie oscypka i żurawiny zawsze jest na topie i tutaj też ono idealnie pasuje. Jakościowo dobry jest ten spód, czyli to pieczywo. To nie jest jakaś taka najtańsza możliwa bagietka, tylko raczej bym szedł tutaj w kierunku takiej wieloziarnistej, coś takiego. Bardziej to jest ciemniejsze pieczywo niż jasne. Nie, zdecydowanie takie. Bardziej grahamka? Bardziej grahamka, tak. Teraz będzie to doskonale widać. Podkład klasyczny, pieczarkowo-serowy, do tego boczek, do tego oscypek i żurawina. Bardzo fajna, troszkę nawiązująca smakiem no, do tego, jakbyśmy byli w Zakopanem
i poczuli tego charakterystycznego scypka z żurawiną. Lecimy dalej, bo wieje strasznie, nie chcę, żeby to zupełnie wystygło. Numer dwa, czyli zapiekanka z tradycyjnymi jesiennymi grzybami leśnymi. Mają być w niej kurki, mają być podgrzybki, no i tradycyjnie pieczarki, ser. Smacznego. Czuć ten zapach, no i te zęby, pod zębami te grzyby. Kurki znakomicie się prezentują w każdym daniu. I co mi się podoba, że ktoś wpadł na pomysł. Połączenie tradycji z innowacją, czyli tradycyjny farsz pieczarkowo-serowy i do tego dopiero nowe składniki. I tak jest w tym przypadku. Grzyby są na samej górze. Powiem tak, dla fanów kurek, grzybów i jesiennych klimatów, jak najbardziej, ale ta, z uwagi na to, że ma boczek, oscypek i całą resztę, chyba jest lepsza. A mówię, że która więcej schodzi? Ta. Dużo ludzi chodzi na grzyby i chcieliby wypróbować coś nowego. Zresztą nie pamiętam, kiedy jadłem zapiekankę ze świeżymi grzybami. Powiem tak, jedna i druga jest bardzo fajna, ale ja stawiam wyżej tą zdecydowanie z boczkiem. I tutaj podobnie, jeśli chodzi o samo pieczywo, znowu mamy do czynienia z jakościowo takim lepszym, nie najtańszym pieczywem. Ile zapłaciliśmy za te smakołyki, moi drodzy? Oczywiście nie sugerujcie się tym, że ja zapłaciłem mniej, bo mam oczywiście kartę dużej rodziny, ale grzybami leśnymi 200 gramów, czyli jej jest troszkę więcej, 10,99 cena nominalna, 2,20 po obniżce. Zapiekanka góralska 190 gramów, czyli jej 10 gramów jest mniej, również 10,99. Ja uważam, że 11 zł za taką zapiekankę, która ma około tych 20 cm, czy może tam 15-20 cm i sporo tego farszu, to jest dobra cena i ciekawa alternatywa dla klasycznego hot doga, dla burgera, dla czegoś, co po prostu musimy szybko zjeść i jechać dalej w trasę. 4,40 zaoszczędziłem. Ja w tym momencie za te 4 zł mógłbym sobie na przykład kupić gumę turbo do rzucia. Albo kilka pudełek zapałek. Generalnie mógłbym zrobić wiele rzeczy, na które nie mógłbym sobie pozwolić, gdybym tej zniżki nie miał. Obie są na naprawdę wysokim poziomie i wydaje mi się, że tyle samo fanów będzie miał numer 1 jak numerek 2. Tu o tyle fajnie, że nie ma mięsa, czyli jest to jakie danie? Wege. Dla wszystkich wege świrów jak najbardziej ciekawą alternatywą będzie ta zapiekanka z leśnymi grzybami. Powiem Ci tak. Napiszcie mi w komentarzu, jak będziecie na stacji Orlen, którą wybraliście i która Wam bardziej przypadła do gustu. Zobaczcie, jak jest zimno. Dzisiaj 11 stopni, ale jesteśmy teraz nad Wisłą. Plaża romantyczna. Tutaj te wrażenie zimna potęguje niesamowity wiatr. Jakbyśmy tutaj posiedzieli jeszcze z godzinkę, grypa murowana. Testy zrobione. To tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o nasz przedwyborczy odcinek ulanych testów. Tylko trzecia droga. Szymon Hołownia! Nie no, żartuję. Wpadnijcie do pana Obajtka na zapiekanki. Myślę, że będziecie ukontentowani. I będzie to ciekawa alternatywa dla tych hot dogów, bo wszyscy te hot dogi jedzą. A tutaj możecie zjeść i na ciepło, i wege, i mięso w formie zapiekanki. Szybko, łatwo i przyjemnie. A czy smacznie? Według mnie bardzo tak. Pozdrawiam Was serdecznie z tego pięknego krajobrazu. Za tobą. Rzeka Wisła płynie po polskiej krainie. A ta piana? No. A ta piana to z czajki. Trzymajcie się, moi drodzy. Smacznie Was pozdrawiam. Do następnego razu. Lajki, suby i dzwoneczki. I napiszcie nam komentarz, czy zjedliście te zapiekanki i czy Wam je smakowały. Trzymajcie się.